Nazywam się Łukasz Majewski, a jestem wieloletnim ekspertem sieci Plus. Patrycja Wyciszkiewicz, zeszłoroczna mistrzyni Europy w sztafecie 4x400 metrów, młodzieżowa rekordzistka Polski na dystansie 400 metrów, medalistka Mistrzostw Polski, Europy i Świata. Mam na imię Lucyna, jestem mamą trójki synów i babcią dziewięciorga wnucząt. Sukces w pracy udało mi się osiągnąć ciężką pracą, zaangażowaniem oraz taką pracą codzienną. Przede wszystkim ciężką pracą, dużą ilością wyrzeczeń i poświęceń oraz dzięki ludziom, których spotkałam na swojej drodze. Były trudne czasy, były kartki żywnościowe, nie było butów, spodni do dzieci, wszystko trzeba było zdobywać. Trochę po znajomości, trochę w kolejkach się stało. Czas, który mogłabym poświęcić dzieciom, musiałam poświęcić na stanie w kolejkach. Zawsze zdarzają się jakieś porażki bądź błędy. Nie popełniał błędów tylko ten, kto nic nie robi. Ale z każdych błędów trzeba wyciągnąć pozytywne wnioski. I z każdych kłód rzuconych nam pod nogi trzeba zbudować sobie most, żeby pójść dalej. Co roku borykam się z jakimś problemem zdrowotnym. Było tak, że w pewnym momencie już siedziałam na kanapie i mówiłam do siebie, że nie będę tego robić, bo po co, bo mogę robić dużo innych rzeczy, a nie biegać, bo już nie mam po prostu siły na to, żeby się leczyć. Natomiast za każdym razem wstawałam, za każdym razem znajdowałam oparcie właśnie w fizjoterapeutach, w bliskich, w narzeczonym, w trenerach, którzy mnie motywowali do dalszej pracy i utwierdzali w tym, że to nie jest koniec świata i że jeszcze mogę się z tego podnieść i dać z siebie więcej. Błędy się zdarzają, zawsze. Jak się jest młodym, to się błądzi, bo błądzić to jest rzeczą ludzką. Ale chciałam, żeby tych błędów uniknęli moi najbliżsi. I starałam się im przekazywać same dobre rzeczy, żeby po prostu tych błędów oni w życiu uniknęli. Uczą tego, żeby się nie poddawać. A jednocześnie z każdej porażki można wyszukać się pozytywów. Na pewno dużo pokory, bo sport to jest taka dyscyplina, w której pokora jest ważna. To uczyły mnie przedsiębiorczości, oszczędności i pokory, ale dzięki drodze, którą przebyłam, dzięki temu życiu, mam wspaniałą rodzinę, którą kocham nad życie.